Witajcie, kochani. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla was, aby zwiastować wam prawdę o Jezusie Chrystusie. Dobrą nowinę o zbawieniu, które dokonał Jezus Chrystus ponad 2000 lat temu. Kochani, ja nazywam się Katarzyna Grodzka i ponad 25 lat mojego życia żyłam jak poganin, który nie miał relacji z Jezusem Chrystusem, który tkwił w systemie religijnym. Ja z zewnątrz byłam bardzo religijnym, pobożnym człowiekiem. Myślałam, że jak będę się dużo modlić, to jakieś łaski, jakieś względy Boga sobie wyjednam, że zasłużę sobie na niebo. Ale moje życie było puste. Byłam nieszczęśliwa, samotna i nie widziałam życia w tych praktykach religijnych. Myślałam też, że jak będę wyjeżdżać za granicę, skończę dobre studia, to zapełnię sobie jakoś tą pustkę, którą mam w sercu. Prawda była taka, że nic i nikt nie potrafił zapełnić tej pustki, którą miałam w sercu. Ponadto, mimo moich bardzo starannych modlitw, miałam bardzo uciążliwe miesiączki, migreny. I żaden lekarz w tym kraju nie pomógł mi. Kochani, kiedy ponad rok temu usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, że On umarł za każdy mój grzech, przeszły, teraźniejszy i przyszły, że On poniósł każdą moją chorobę, abym ja mogła być zdrowa, to mój świat się początkowo zawalił. Jak to? Przecież chodzę do kościoła, przecież dużo się modlę, przecież mówili mi, że przez Marię mogę dostać się do Jezusa. Ale prawda była taka, że tkwiłam w diabelskim kłamstwie, które oddzielało mnie od spotkania z żywym Jezusem Chrystusem. I przez to też nie mogłam mieć pewności zbawienia. Nie znałam Go, nie spotkałam się z Nim w tym niby dobrym życiu. Kochani, potem ja zawołam do Boga w moim pokoju, że chcę Go poznać takim, jakim jest naprawdę, nie takim, jakim przedstawia mi Go religia. Ja prawdziwie chcę Go znać. Powiedziałam Mu też, że nie pragnę, aby mi się objawił, bo inaczej zwariuję od tych informacji. I w bardzo krótkim czasie spotkałam ponownie osobę, która znała Jezusa osobiście i ogłosiła mi po raz kolejny pełną Ewangelię. I ja, moje serce, które szukało Jezusa Chrystusa, rozpoznało tą prawdę. Wiedziałam, że ona mówi o tym Jezusie, którego szukałam przez całe życie. I ja uwierzyłam w to, co On dokonał na krzyżu dla mnie. I ja uwierzyłam, że On jest Synem Bożym, że On umarł za mnie, że On zmartwychwstał prawdziwie w ciele. Kochani, w tym dniu wypełnił mnie Duch Święty i stałam się nowym stworzeniem. I od tego dnia mam pewność zbawienia. Od tego dnia mam wreszcie relację z żywym Bogiem. I od tego dnia stałam się w pełni też zdrowa. Ja uwierzyłam, że w ranach i wisieńcach Jezusa jest moje zdrowie. Nie mam już trądzików, nie mam bolesnych miesiączek, nie mam migren. Jestem w pełni zdrowa. Od ponad roku, od kiedy znam Jezusa, nie chodzę do lekarzy. Nie chodzę do lekarzy. On jest moim lekarzem. On jest moim Panem. On jest moim Zbawicielem. Mam szczęśliwe i udane małżeństwo. Udany biznes. Moją pustkę w sercu wypełnił Jezus Chrystus. I dzisiaj przynoszę Ci to za darmo. Też tak możesz mieć. Możesz mieć pewność zbawienia.
Możesz mieć relacje z żywym Bogiem. Możesz być zdrowy, wolny od zaburzeń, od zniewoleń. Wolny. Możesz być dziś wolny. Kochani, nie zatwardzajcie swoich serc na słowa prawdy głoszone wam tutaj dzisiaj. Jeszcze dzisiaj zawołaj z głębi swojego serca, że chcesz poznać Jezusa, że Go potrzebujesz, że Go pragniesz, że pragniesz mieć pewność zbawienia i relacje z Nim. Jeszcze dzisiaj wezwij imienia Jezus nad swoim życiem. Jeszcze dzisiaj. A jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to podejdź do nas, pomodlimy się o Ciebie i będziesz w pełni zdrowy. W pełni zdrowy. Ja Ci o tym świadczę. Świadczę Ci o Bogu, którego doświadczam każdego dnia. Zbawienie jest za darmo. Daję Ci to dzisiaj. I wybierz życie, abyś żył naprawdę. Amen.